Gala PLMMA. Dzisiaj o 20 w TV Puls. Sylwester Borys po ważeniu PLMA 73 i po ostatniej wieczerzy PLMA 73, jak to nazwałem ten klimat tego, że właśnie wszyscy siedzą przy jednym stole i jedzą. Chociaż muszę przyznać, że osobiście mi to przypada do gustu. Nie wiem jak u ciebie, bo niektórzy nie lubią po prostu takiego kontaktu. Witam serdecznie wszystkich. Dla mnie luz. Nie widzę z tym żadnego problemu. 93 kg. Po raz pierwszy, jeżeli możesz wytłumaczyć swoją decyzję, dlaczego? Moja decyzja wynikała stąd, że po prostu za dużo kilo biłem do 8,4 i nie czułem się już teraz swojo. Kiedyś ten organizm był trochę młodszy, przebiegało to trochę inaczej. Teraz no, chcę spróbować czegoś nowego, chcę zobaczyć, jak będę się czuł w tej kategorii. Zobaczymy jutro. A z ilu kilogramów w takim razie teraz schodziłeś? Ze 103. A wcześniej, kiedy walczyłeś w 8,4? Ze 103. Nic się nie zmieniło. Nic. Bo to tak trochę, może z czasem pójść, powiedzmy, ta tendencja w górę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, że tak powiem, w praniu. Jestem ciekawy sam jutrzejszej walki, zobaczymy, jak to jak mi pójdzie i jak to będzie wyglądało. I nie mogę sam się doczekać jutrzejszego dnia. I to jutrzejsza walka zadecyduje o wszystkim i zobaczymy, jak to będzie. Nie? Rozumiem. Ja nie mogę się z kolei doczekać jakby tego pojedynku z samego faktu, tego zestawienia, bo ono jest bardzo mocno sportowe moim zdaniem i właśnie zdaniem wielu osób, kibiców. Jak ty się na to zapatrujesz? No, taki czarny koń tej gali, bym powiedział. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale jeśli chodzi o aspekt sportowy, no to jest to moim zdaniem bardzo dobre zestawienie dla mnie, jak i dla Michała, mi się wydaje. I po prostu wygra lepszy i będziemy chcieli dać po prostu dobrą walkę, tak? A czy to jest taki pojedynek, no bo Michał walczy w One Championship, to jest jednak jakiś tam poziom wyżej, jeżeli chodzi o federację, z całym szacunkiem do profesjonalnej ligi. I czy to jest jakiś taki, powiedzmy, dla ciebie trochę taki awans właśnie, że wygrasz z zawodnikiem, to też pokaże, że być może jesteś gotowy, prawda, na poziom wyżej? Coś może w tym jest, ale jakoś nie myślałem na tym, nie ma na to ciśnienia. Jest dobrym zawodnikiem, chcę z nim wygrać i mam nadzieję, że mi to się uda. Który z trenerów jutro będzie? Paweł Derlacz. Czemu nie obaj? Blisko mają. Ale są też podopieczni, którymi trzeba się zmować za tydzień na Narodowym Biesie, Mamet. Tutaj w przygotowaniach jest jeszcze paru chłopaków i po prostu też trzeba, musi ktoś być na miejscu, żeby móc to wszystko ogarnąć, tak? Poza tym są jeszcze zawody judo dzieci, w sobotę i w niedzielę bodajże. I Szymon ma bardzo dużo obowiązków i musi po prostu to ogarnąć sam, tak? Dlatego jeden trener tylko przyjeżdża. Przyjąłem wytłumaczenie Szymona za twoją osobą. Czy jedziesz na premierę Mameda dzisiaj w Warszawie, niedaleko powiedzmy, film Latkowskiego mam na myśli? Niestety nie, ponieważ po prostu chcę wypocząć, tak? I chcę głowę nastawić, całe psychiczne nastawienie i dlatego się niestety nie wybiorę. Moment, przepraszam. Ale nie widziałeś żadnego przedpremierowego pokazu w klubie albo coś? Mamet rozdawał DVD. Pisane. Wiem, że pirackie. No. W Czeczeniu jeszcze może nie dbają o prawa autorskie. Żartuję oczywiście. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję. Dziękuję. Widzimy się jutro. Czekam na ten pojedynek z niecierpliwością. Korzystając z chwili i okazji, chciałbym podziękować swoim sponsorom. Tutaj proszę przybliżyć kamerę, tak? Firmie Dachland, firmie Fitking, Catering, Marcelinę, Gabinet Masażu, Global Nutrition, Zeto Software, MedFood, Doktor Natural i to chyba wszystko. Dobrze, jeszcze dziękuję raz. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Gala PLMMA. Dzisiaj o 20 w TV Puls.